I witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piratiusz i rozpoczynamy kolejny odcinek z cyklu Droga. Zanim jednak przejdziemy do samej gry, chciałem powiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, będą to ostatnie odcinki serii. Nie wiem, ile ich wyjdzie. Nie mam pojęcia, bo sami wiecie, że Neo Scavenger jest grą nieprzewidywalną. Jedyną kontrolę, nad jaką tutaj mamy, jedyną rzeczą, nad jaką mamy kontrolę, to jest właściwie tylko gracz. A i to nie do końca. Także tak, myślę, że w ten sposób chcę zakończyć tą serię, co nie znaczy, że zakończę przygodę z Neo Scavengerem, także pomyślę jeszcze, co w przyszłości z tą grą zrobić. Natomiast nie będą to też zwykłe odcinki z tego względu, albo inaczej, nie będą to zwykłe odcinki z tego względu, że nie jest to czysta gra. I zmodyfikowałem trochę grę modem, który proponowaliście mi już kiedyś, także postanowiłem to sprawdzić. Oczywiście nie obyło się bez drobnych kłopotów, ale już sobie z tym poradziłem, także wszystko już działa jak należy. I jest to mod Neo Scavenger Extended, czy może Extended Neo Scav, w zależności od tego, jak to tam kto wymawia. W każdym razie jest to mod, który oferuje bardzo dużo nowych rzeczy, bardzo dużo nowych ruchów podczas walki, różne przedmioty nowe, jakieś też znalazły się lokacje do plądrowania. Także trochę tego jest. Jeżeli chcecie, zresztą co ja tutaj będę wam opowiadał, skoro ja to wszystko mam tutaj przygotowane. Okej, tak, jest to Extended Neo Scavenger. Lub Neo Scavenger Extended, tak tutaj się powtarzam, wiem, autorstwa tego pana Chico właśnie. Jest to forum na stronie Blue Battle Games, także tutaj wszystko możecie sobie zobaczyć, tu wszystko jest. I tutaj macie poszczególne nowe rzeczy, które doszły w tym modzie i są to właśnie nowe ruchy podczas walki, nowe, czy to ma być wyszydzenie przeciwnika, czy to jakieś chwyty i tak dalej. Dużo tego jest. Tu są właśnie nowe lokacje. Na razie nie jest tego dużo, bo na razie doszły tylko jakieś farmy. Nowe przedmioty, takie jak kawa, ziemniaki, tłuszcz i tym podobne. Jakieś takie różne przedmioty, które można wykorzystać do wykonywania innych rzeczy. Zobaczcie, dużo tego jest, to jest cała lista, także tutaj trochę tego jest, do tego jakieś, jeszcze jakieś bonusy, jakieś pułapki dźwiękowe, jakieś grafiki i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście są jakieś drobne bugi związane chociażby z częścią odzieży, czy z kapturami, aczkolwiek nie jest to jakieś zbyt upierdliwe, może najgorsze okazać się broń dystansowa, której nie da się odzyskać, także no cóż, ale prace nad tym modem trwają dalej, także tutaj są nowe plany, nowe przedmioty się będą pojawiały, także nie jest to mod skończony, ale póki co gra się z nim całkiem przyjemnie, nawet bardzo przyjemnie bym powiedział. No i cóż, myślę, że możemy wrócić teraz do gry. Ja już jakiś czas temu rozpocząłem nową grę i ponieważ bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo dobrze mi idzie tutaj, także nie chciałem zaczynać nowej, ponieważ jest to jakieś 20-30 minut rozgrywki, także myślę, że niewiele stracicie, a powiedzmy, że mogę wam opowiedzieć, co się do tej pory wydarzyło. Po pierwsze, przeszliśmy sobie taki kawałek. Jak widzicie, jest to trochę inaczej teraz postanowiłem grać niż do tej pory. Mianowicie nie idę prosto do miasta, tylko sobie powiedzmy w takim, robię sobie taki szerszy korytarz, badam sobie lokacje, badam sobie tego moda, jak to wszystko wygląda i tak dalej, jak to wszystko funkcjonuje. Postać mamy dosyć mocną, przynajmniej jak na moje standardy, oj, nie tak miało być, dosyć mocno jak na moje standardy, więc specjalnie zresztą sobie stworzyłem taką postać, żeby szybko nie zginąć, chociaż wcześniej mi się zdarzyło, że podczas pierwszej gry z tym modem, że zginąłem w ciągu chyba kilku tur z wyziębienia, także także w sumie ten mod też ma utrudniać trochę grę, więc póki co cieszę się, że jest nawet dobrze. Zresztą zaraz wam pokażę nowe przedmioty, tak jak tutaj macie, powiedzmy kawa, tutaj macie skrzynkę z narzędziami, chociaż samych narzędzi wewnątrz nie mam,
Używam to bardziej jako apteczki, czy jako takiej skrzyneczki, do której mogę upakować bibeloty. Tu mamy jakieś nowe mięso, tak mi się wydaje przynajmniej. Jakąś nową grafikę rewolweru, która tam była napisana na stronie. Kawa mąka. Są to rzeczy, które generalnie możemy sobie zbierać i wykorzystywać do przepisów. Dokładnie nie przestudiowałem tych przepisów. Sam starałem się coś wykombinować, ale mi to nie wychodziło. Starałem się sam wykonać jakiś wzmocniony kij z gwoździami, ale niestety dobrze kombinowałem, tylko nie ta ilość tych wszystkich rzeczy do złożenia tego. No i tak, czy coś jeszcze? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że te wszystkie nowości, te wszystkie nowe pierdółki bardzo dobrze się komponują z dotychczasową całością, czyli w ogóle nie sprawiają wrażenia, jakby zostały dodane w jakimkolwiek modzie. To wszystko bardzo dobrze się integruje, bardzo dobrze jakoś to funkcjonuje. No właśnie, nałożymy sobie na przykład kapturek. O, widzicie, można sobie takie. Taka pierdółka jednak cieszy człowieka. Także tak, myślę, że tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia. Warto sprawdzić ten mod, bo jest naprawdę bardzo fajny, bardzo sympatyczny i tak jak mówię, nie sprawia w ogóle wrażenia, jakby się ingerowało w dotychczasową zawartość gry. Wszystko bardzo ładnie się integruje, wszystko, może nie tyle wszystko fajnie działa, ale póki co nie miałem z tym żadnych problemów. O, w ten sposób. I jak do tej pory zwiedziliśmy sobie taki właśnie kawałek terenu, jak widzieliście. No i cóż, tak sobie będziemy odbijać trochę góra, trochę dół, trochę będziemy łazić, także zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy, ile uda nam się przeżyć. Boże, ale się nagadałem. Połowa z tego pewnie nie ma sensu, będzie można by to było wyciąć, no ale cóż, to cały ja podczas nagrywania Neo Scavengera, który wcale taki prosty do nagrywania nie jest, ale to już zresztą chyba mówiłem i to już wiecie. No i sprawdźmy sobie opuszczony mobilny domek. Nie chcę używać tutaj siły. Nie powinno nic nam się stać, co prawda, ale o, i tak zdaje się, że zwróciliśmy czyjąś uwagę. Dobra, tutaj byliśmy, mamy jakieś buty, także nie jest najgorzej, jesteśmy ubrani w miarę ciepło. Mam na sobie dwie chyba koszulki z krótkim rękawem, do tego bluza z kapturem, jakieś spodnie, buty, to nic, że każdy inny. Najważniejsze, żeby jakoś tutaj funkcjonować. Dobra, sprawdźmy, gdzie możemy sobie iść. Ja bym chętnie poszedł na północ. Zresztą ktoś nas chyba ścigał, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, wejdźmy na wzgórze i zobaczmy, jak tu teren wygląda. No nie mamy za dużego wyboru, prawdę mówiąc. Jeśli chodzi o walki, te nowe ruchy naszej postaci, owszem były, aczkolwiek do tej pory chyba tylko trzy walki miałem, z czego tak naprawdę żadnej ani nie wygrałem, starałem się nie angażować specjalnie. Jedna walka chyba wyglądała w ten sposób, że przeciwnik, co dziwne, co mnie bardzo zdziwiło, mile zaskoczyło, przeciwnik rozebrał się do rosołu, po czym uciekł, także zostawił nam wszystkie swoje fanty. Zdziwiło mnie to tym bardziej, że jedyną naszą bronią, jaką mieliśmy, był ten kij baseballowy. I do tego chyba nie mieliśmy za bardzo ciuchów na sobie, także no cóż, może gość był jakiś zdesperowany, nie wiem. No dobra, w każdym razie pójdźmy sobie teraz tam. Zapasy wody jakieś mamy, także nie powinno być źle. I mam tutaj miasto, które możemy sobie sprawdzić i splądrować. Jeszcze tej nowej lokacji do plądrowania nie znalazłem, nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Ale rozejrzymy się po terenie, zobaczymy, może się na nią w końcu natkniemy. Dobra, nic tutaj ciekawego nie mamy. Także sobie przeszukajmy ten teren, ale to jest zamknięty schowek, więc tutaj nic nie zrobimy. Pewnie musiałbym mieć albo łom, albo... No właśnie. Dobra, albo łom, albo... Albo wytrychy. Uciekło mi to słowo. Dobra, w takim razie przejdźmy się do tego miasta. I zobaczmy, co tutaj mamy. Też możemy je przeszukać. Zniszczony... biurowiec. Zaraz zobaczymy, czy coś się nie zawali. Okej, jest ryzyko, że się zawali, przynajmniej tak to z opisu wynika. Dobra, zobaczmy, co z tego wyniknie. Coś znaleźliśmy i nie zwróciliśmy niczyjej uwagi do tego, nic nam się nie zawaliło na łeb, czyli jest sukces. Mamy plecak. Okej, to był właśnie mój kot, którego zaraz muszę wypuścić z pokoju, także zaraz do was wracam.
dobra, już do was wracam. Zdaje się, że dzisiaj są nie najlepsze warunki do zagrywania, no ale postaram się poradzić, zaradzić temu, albo przynajmniej zrobić jak najlepszy film. Dobra, w każdym razie, wracając do samej gry. Mamy tutaj tunikę, może być to dosyć dobre. Ja myślę, że to weźmiemy, to nie ma co marnować tego. Mamy tutaj buta, tylko który but jest lepszy, ten czy to? No, zdecydowanie ten, więc zostawimy sobie buta nie do pary. To trochę waży. Nie, to całość tak waży. No dobra, wiecie co, starczą nam te trzy kawałki materiału. Czy mamy jakieś lepsze spodnie? Mamy. I to dużo lepsze, więc wyciągniemy to z kieszeni i zostawimy na ziemi. W sumie nie wiem, po co ja noszę ten kawałek szkła, chociaż nie, może się przydać, może się jeszcze przydać, także nie będę go wyrzucał. Brudne szmaty, czemu by nie, oczyścimy je przy jakiejś okazji. W ogóle przydałby się jakiś rondelek, a tego nie mam, bo chciałem jeszcze przygotować kawę. Poczekajcie, gdzie nasza kawa? Aha, nasza kawa jest tutaj, dobra. Już się przestraszyłem, że ją wyrzuciłem. Jakaś gazeta. 100 tysięcy ryb. Okej, 100 tysięcy ryb śniętych. No dobra. Czyli nic ciekawego. Jakieś małe części. Czy one nam się przydadzą? Prawdę mówiąc, nie wiem, ale chyba jesteśmy dobrzy. Jesteśmy dobrzy, jeśli chodzi o mechanikę, także może kiedyś coś się przydać. Dobra, czy to wszystko? To wszystko. Okej. Czyli nie za dużo tutaj zyskaliśmy, ale dobra, zawsze coś. I mamy jeszcze dwa punkty ruchu, które wykorzystamy sobie, żeby dojść do miasta. Tego. W ogóle ja nie kontroluję teraz tych pasków. Zobaczmy. Nie jest najgorzej, aczkolwiek moglibyśmy się jeszcze napić. Co teraz zresztą zrobimy? Można by coś zjeść. To mięso się kończy w sumie. Także zobaczymy. Okej, dobra, możemy to przeszukać. I znowu zamknięty schowek. Coś dużo tych zamkniętych schowków teraz jest. Nie bardzo mi się to podoba. Nie mam nawet ani łomu, ani właśnie żadnych wytrychów, żeby to spróbować sforsować. Dobra, wdrapmy się na to wzgórze. Mamy tutaj źródełko wody, jak najbardziej byśmy z niego skorzystali, żeby uzupełnić zapasy. I od razu mamy jakieś ruiny. Dobra, zbliża się wieczór, więc trzeba będzie zadbać o jakieś miejsca do spania. I zapewne będzie to las, jak to zwykle w moim wykonaniu bywa. Ale dobra, najpierw zajmijmy się tą wodą. Dobra, czekajcie, zwiesiłem się na moment. Dobra, i powinno być okej, zaraz zobaczymy. Dobra. Działa. A, faktycznie, to jest też coś, na co zwróciliście mi uwagę, za co dziękuję. To jest Corna Cola, nie mam pojęcia, co to właściwie jest. To jest pewnie jakiś zwykły napój, ale nigdy go chyba nie piłem. Także nie mam pojęcia, czy ma jakieś negatywne skutki, czy też nie. No ale w końcu myślę, że się przekonamy. Dobra, butelki uzupełnione. A czekajcie, to da się ułożyć inaczej, żeby nie zajmowało tyle miejsca? Nie da się. No dobra. Okej. Możemy sobie resztę wypić. Dobra. No i przydałoby się też jakieś jedzonko. Chociaż zwierzaków nie widziałem żadnych, prawdę mówiąc, w tej rozgrywce. Także nie wiem, czy jest to kwestia jakiegoś buga, czy też nie. Czy musimy po prostu bardziej je poszukać. Dobra, jest lasek. Zajmijmy się przeszukiwaniem tego lasu. Póki jeszcze jest widno, póki jeszcze coś widać. Oczywiście pewnie jakieś stworzonka zaraz się tutaj pojawią. Grzybki. Nie wiem, czy to jest jadalne. Ale chyba spróbujemy, wiecie? Zaryzykuję. Okej, na razie nic.
Dobra, i tak musimy teraz przeczekać. O, już się przypałętał jakiś. I gość ma karabin. No to może nie być miłe spotkanie. A boję się z drugiej strony, że jeśli pójdziemy gdzieś dalej, to złapie nas noc. I nie będziemy nic widzieć. I to może być problem. No dobra, zaryzykuję i rozbijemy sobie tutaj obóz. Zrobimy sobie... teraz tak, to i coś jeszcze miało być, i sznurki. Okej. Dobra, to będzie to i do tego jeszcze rozpalimy sobie ognisko. Chociaż nie, ognisko to później. Na razie... To jest woda? Czy coś mi się wylało, czy mi się wydaje? Dobra, prawdę mówiąc nie mam pojęcia. Dobra, teraz poczekamy na rozwój wydarzeń. Chociaż, czekajcie. Czy to na pewno będzie takie mądre? No do tej pory szło mi świetnie. Boję się, że teraz podczas nagrywania zrobię jakiś głupi błąd i przypłacimy to życiem. A chciałbym jednak przeżyć jak najdłużej. Ale tak, możemy jeszcze zrobić to w ten sposób i w ten sposób. Dobra, zobaczymy, czy gość nas znajdzie. Znalazł nas, skubaniec. No i dobra, tutaj jest chyba parę nowych, tak, chyba są, tak, te nowe możliwości podczas walki, na przykład wyszydzenie, możemy wkurzyć przeciwnika i to chyba na razie tyle, chyba tak. I tak jak widzicie, praktycznie jest, ta ikonka jest nie do odróżnienia od tych, które już wcześniej były w grze oryginalnie, także naprawdę jest to bardzo fajnie rozwiązany mod, fajnie graficznie to wszystko pasuje, także tutaj nie ma w ogóle żadnej możliwości o poczuciu jakiejkolwiek ingerencji w samą grę. No ale dobra, spróbujmy to rozwiązać, jak to może być. Gość nie ma buta, gość ma strzelbę i podejrzewam, że nie ma amunicji. Raczej już by strzelał. Na tym spróbujemy. Nie. Chcemy z nim pogadać tylko. Czy będzie do tego skłonny? Nie, rzuca się na nas, skubaniec. Dobra, w takim razie musimy się jakoś odczołgać i spróbujmy wstać. No to może być pierwsza poważna walka, w którą się zaangażuję. Nie mam za bardzo wyjścia. A mogłem to sparować, tak? To było głupie z mojej strony. Dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Wstańmy i spróbujemy gościa... Możemy go chwycić i próbować się z nim szarpać. No ale dobra, mieliśmy sprawdzać tego moda, więc niech to tak będzie. Spróbujemy. Ruchy nasze teraz są mocno ograniczone, ale powiedzmy, mamy jakieś nowe możliwości. Możemy przetrzymać cel przez dwie tury. Możemy go puścić i to na razie tyle. Nie chcę z niego szydzić, bo to dla mnie jest strata tury po prostu. A nie jesteśmy na tyle mocni, żeby to robić. Dobra, spróbujmy go przetrzymać. O, możemy nim rzucić. Okej, zaraz zobaczymy. Tak, to wymaga siły. No, nasz bohater jest silny, więc tutaj nie będzie problemu. Czyli te ruchy też są ograniczone. Pojawiają się w zależności od tego, jakie mamy umiejętności. Jak widzicie, jesteśmy twardzi, silni, no, ślepi, powiedzmy, że ślepi, tak to nazwijmy. Ale to już wynika z warunków, w jakich walczymy, a nie z naszych umiejętności. Dobra. Rzucamy nim, jak na wrestlingu i zaraz zobaczmy. Dobra, krwawi. Jest teraz bardzo podatny do nasze ciosy. A nie będziemy się z nim cackać. Okej. Dobra. Gość miał amunicję, w tym i nie wykorzystał tego. W sumie to tylko dla nas na szczęście. Napiję się wody, bo trochę nam się zachciało od tej walki. Whisky.
bardzo fajna rzecz na oczyszczenie sobie szmat. O, tylko teraz może być problem, bo mogę nie mieć miejsca wystarczająco dużo. No ale dobra, dobra. Myślę, że ja to poukładam sobie i wrócę do was, jak już wszystko będę miał jakoś, jak rozgryzę, powiedzmy, jak to wszystko poukładać. A póki co pożegnam się z wami, także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!